Dzień dobry wieczór. Witajcie w Homigrani. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić grę Folklore. Dzień dobry wieczór, witajcie w pierwszym odcinku mojej miniserii o grze Folklore The Affliction. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić anatomię postaci. Przyjrzyjmy się karcie postaci, którą otrzymacie do gry. Mamy tutaj na przykład Witch Huntera. Witch Hunter to taka postać, która będzie mogła zostać, w zależności od Waszego wyboru, będzie mogła zostać inkwizytorem lub też takim łowcą nagród. Jest to taki element, który podczas tego, jak wybieramy tą postać, musimy o nim zdecydować, ze względu na to, że on będzie determinować później nasze ewentualne umiejętności w trakcie gry. Ten element znajduje się na specjalnej, dodatkowej, takim dodatkowym jakby broszurce, która traktuje właśnie o naszej postaci, mówi o tym, jak ona jest wyposażona i jakie ewentualnie ma później możliwości rozwoju. Jeżeli chodzi o kartę postaci, mamy na niej po lewej stronie 6 atrybutów. Te atrybuty to jest Vita, czyli nasza żywotność. Tutaj mamy 21 punktów żywotności. Kolejnym atrybutem jest Defense. On wynosi 38. Defense to jest taka wartość, która jest testowana podczas walki. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas zaatakować, musi rzucić kością K100 i na tym wyniku plus ewentualny bonus z jego might, czyli tej wartości, którą mamy tutaj kolejną, musi uzyskać wynik równy, w tym wypadku 38 lub wyższy. No i pod spodem mamy might, o którym już wspomniałem, czyli jest to taka nasz bonus do walki, czyli w momencie, kiedy będziemy używać walki podczas jakiegoś spotkania w lokacji, czy też podczas skirmiszu, będziemy rzucać znowu kością K100 i dodawać do niego wartość might. Jeżeli uda nam się wyrównać lub przekroczyć wartość defense przeciwnika, którego atakujemy, zadaliśmy mu obrażenia. No i kolejną rzeczą są właśnie obrażenia, czyli mamy damage bonus. W zależności od tego, z jakiej będziemy korzystać broni, ta broń będzie miała obrażenia zazwyczaj generowane poprzez jakąś kość. Rzucamy wtedy tą kością, możemy rzucać kością K4, kością K6 lub dwoma kośćmi K4. I czasami jest jeszcze dodatkowo na karcie opisana informacja o bonusie, na przykład plus jeden bonus do tych obrażeń. No i ten damage bonus, który my tutaj mamy, dodajemy właśnie do tych uzyskanych tam wartości. Mamy tutaj power points. Power points to są takie punkty, dzięki którym będziemy mogli podczas gry używać i zakupywać różnego rodzaju abilities, czyli nasze umiejętności dodatkowe, takie szczególne, które będziemy kupować poprzez karty, będziemy mogli za nie płacić. Te abilities są różnego typu, mamy tutaj abilities pasywne i aktywne. Jeżeli jakieś abilities jest pasywne, to znaczy tyle, że musieliśmy wydać punkt mocy, żeby taki abilities pozyskać. I ten abilities w tej sytuacji, jeżeli jest pasywny, to on po prostu działa cały czas. Jeżeli z kolei mamy abilities aktywny, on jest zaznaczony, punkty mocy są tam na niebiesko zaznaczone, no to w tej sytuacji musimy za każdym razem, kiedy chcemy tego abilities użyć, musimy wydać tyle punktów mocy, żeby aktywować tak jakby to abilities. Kolejną umiejętnością, znaczy kolejnym atrybutem jest stride. Stride to jest taki atrybut mówiący o tym, jak szybko się nasza postać przemieszcza. I tutaj w podstawowym, ona jest wykorzystywana w dwóch momentach podczas gry. Pierwszy moment to jest, kiedy poruszamy się na mapie i nasza postać jest liderem grupy, to my narzucamy, z jaką prędkością grupa się porusza. Czyli nasz stride będzie miał wpływ na to, jak cała grupa będzie się poruszała. I tutaj chodzi o to, jak będziemy poruszać się po segmentach drogi, bo przejście na bezdroża będzie powodowało tyle, że to jest po prostu wydanie tak jakby naszych wszystkich punktów stride. Także tutaj to nie będzie miało wtedy za bardzo wpływu. A jeżeli poruszamy się z kimś, kto jest liderem, a jednocześnie w jakiś sposób ma te stride zmniejszone, no to cała grupa też musi spowolnić. Kolejną umiejętnością są skillsy i tutaj na tej karcie widzicie trzy skillsy.
Ja postaram się wymienić wszystkie, jakie są dostępne. Mamy tutaj taki skills jak archeology. To jest taka wiedza o tym, co było wcześniej, czyli taka o kulturze, o starożytności. Ta wiedza będzie testowana bardzo często podczas gry, kiedy będziemy mieli do czynienia z czymś, co jest właśnie pochodzi z dawnych czasów lub też jest związane z jakąś konkretną kulturą. To wtedy będziemy testować archeologię. Kolejną umiejętnością jest awareness, czyli takie nasze postrzeganie otoczenia. Awareness będziemy testować wtedy, kiedy będziemy na przykład chcieli coś przeszukać, kiedy będziemy musieli zareagować na jakieś zdarzenie, coś w stylu na przykład, czy usłyszałeś to skrzypnięcie drzwi, czy sprawdziłeś dobrze jakąś lokację w poszukiwaniu przedmiotów, także wtedy mamy awareness. No i też możemy awareness testować w sytuacjach, kiedy musimy zareagować na coś, co zdarzyło się gdzieś w okolicy na przykład. Ecology to jest taka umiejętność, która będzie miała wpływ na naszą, będzie obejmowała naszą wiedzę dotyczącą wszystkiego, co jest związane z chorobami, ze światem, ze zwierzętami, z roślinami. Na przykład jeżeli będziemy chcieli znaleźć jakieś zioła, no to w tym momencie będziemy testować ecology. Także tutaj do tego będzie nam to służyło. Fight. To jest taka nasza duchowa moc. W momencie, kiedy będziemy musieli walczyć na przykład bardzo często z duchami, które próbują nas w jakiś sposób zastraszyć, pozbawić nas naszej wiary, no to w tym momencie testujemy właśnie fight. To jest taka, tak jak w niektórych grach jest willpower, czyli ta nasza osobista moc, na którą ktoś może próbować wpłynąć, ta nasza duchowość, ta nasza świadomość siebie, to w tym momencie właśnie będziemy musieli testować fight. Kolejnym skillsem jest nerw. Nerw to jest takie opanowanie. W sytuacjach, kiedy będziemy mieli do czynienia z czymś przerażającym, bardzo często najpierw będziemy musieli przetestować na przykład nerw, zanim będziemy mogli podjąć jakiekolwiek działania i ten test nerw będzie wpływał pozytywnie lub negatywnie na nasze dalsze działania. Okult, czyli to jest okultyzm po prostu. Jeżeli mamy sytuację, w której będziemy mieli do czynienia z jakąś starożytną wiarą, jakąś wiedzą tajemną, właśnie z różnymi okultystycznymi rytuałami i tak dalej, to będziemy w tym momencie właśnie testowali okultyzm. No jak widzicie, tutaj nasz Witch Hunter ma właśnie i fight, i nerw, i okultyzm. To są jego takie podstawowe umiejętności. Kolejną cechą jest speech, czyli to jest taki przemowa, czyli to jest będzie testowane w sytuacjach, kiedy będziemy musieli na przykład opanować jakiś tłum wieśniaków, który będzie starał się nas zaatakować, czy też będziemy starali się komuś przemówić do rozsądku, czy też może będziemy starali się kogoś do czegoś przekonać, to będziemy używali w tym momencie speech. No i mamy jeszcze trickery. Trickery to jest tak, powiedziałbym, taka w pewnym sensie zręczność i wszystko, co się wiąże z naszą motoryką. Czyli jeżeli na przykład ktoś rzuci nas butelką w barze, to w tym momencie, żeby sprawdzić, czy udało nam się uniknąć tej lecącej butelki, no to testujemy sobie trickery. Trickery może być też testowane w sytuacjach, kiedy będziemy musieli coś zrobić, co niekoniecznie jest objęte innymi tutaj cechami. No, na przykład, nie wiem, przesunąć jakąś płytę, znaleźć sposób na to, żeby otworzyć jakieś drzwi, no to w tym momencie będziemy właśnie testować trickery. Nazwałbym to odrobinę takim sprytem właściwie, bo to trzeba być sprytnym, żeby coś się udało zrobić, gdzie normalnie się to nie udaje. No i to są właśnie wszystkie podstawowe umiejętności. Każdy z graczy będzie miał też coś takiego jak starting equipment, czyli każdy z bohaterów będzie miał coś takiego. I tutaj mamy właśnie crossbow i bandage. Bandage, czyli bandaże, one w tej formie tutaj mogą występować, w tej grze występują jako żetony, takie żetony z napisem bandaż, albo ewentualnie jako karty przedmiotów, które możemy na przykład zakupić. No i wtedy, jeżeli posiadamy takie bandaże, no to jest taki przedmiot
do zużycia, czyli musimy je zużyć, żeby wyleczyć 4 rany. I dzięki temu będziemy mogli leczyć rany swoje, jak i ewentualnych towarzyszy podróży, czy też na przykład jeżeli podczas walki będziemy chcieli użyć takiego przedmiotu, to możemy sąsiadującego z nami bohatera w ten sposób uleczyć. Crossbow, czyli kusza, to jest taki przedmiot, taka broń, która pozwoli nam, jak zauważycie tutaj u góry tej karty, jest informacja taka 3-2-1, czyli dzięki temu, że mamy taką kuszę, będziemy mogli użyć jej po prostu 3 razy podczas walki. To zaznaczamy sobie po prostu taką kosteczką, ile razy już użyliśmy tej kuszy. Ta kusza ma taką umiejętność Focus 1, czyli w momencie, kiedy używamy kuszy, możemy odzyskać punkt power points, czyli te nasze punkty umiejętności, które możemy wydawać właśnie na różne szczególne abilities. Dodatkowo mamy tu na dole takie informacje w tych krateczkach. Pierwsza od lewej mówi o tym, że na obrażenia rzucamy tutaj kością K4, dodajemy do tego wyniku 1 plus nasz damage bonus i to jest obrażenie, które zadaliśmy przy udanym trafieniu. Drugie mówi nam o tym, że ta broń wymaga od nas użycia dwóch rąk, czyli będziemy mogli używać tylko jej jednocześnie. Następną te strzałeczki, tutaj te dwie strzały, mówią dokładnie o tym, że jest to broń zasięgowa, czyli będziemy atakować w zasięgu lokacji, czyli tutaj w sytuacji, jeżeli będziemy w jakiejkolwiek lokacji, to mamy zasięg na całą tą lokację, tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Oczywiście ograniczeniem jest tak zwana linia wzroku, czyli żebyśmy widzieli tą postać, do której będziemy celować. No i mamy również informację o tym, że gdybyśmy chcieli tą broń kupić gdzieś w mieście na wolnym rynku, to będziemy musieli zapłacić 10 monet. Kolejną informacją mamy tutaj Mystic Knowledge, czyli taka moc, tajemna wiedza, tak możemy powiedzieć. I tutaj on posiada prayers, czyli modlitwy. Mamy tutaj rytuały i modlitwy w tej grze, które będą mogły być używane przez postacie. No i w tym momencie taki prayers, na przykład, który wybrałem, to jest Heaven's Light. Jest to bardzo trudna modlitwa, ze względu na to, że ona wymaga, tutaj nadal mamy opisane Fight 9, czyli musimy zdać test wiary, tej naszej wiary oczywiście, na poziomie 9, czyli zakładając, że nasz Witch Hunter ma na tą chwilę na starcie tylko plus 1 do tej wiary, no to trzeba by rzucić 8 na kości 10, no to już jest bardzo trudny wynik. No ale bardzo trudny test, ale to jest też bardzo potężna modlitwa, bo dzięki tej modlitwie jesteśmy w stanie sprowadzić na lokację, w której walczymy, światło, które gdzieś tam dochodzi z nieba i to światło dochodzi również też pod ziemię, także tutaj to nie ma takiego ograniczenia. I na przykład wszystkie wampiry, wszystkie nekuratu otrzymają 2d6 obrażeń, czyli możemy im zadać bardzo dotkliwe obrażenia, a inne kreatury, które tam się pojawią, otrzymają 2d4 obrażeń. No i teraz ważną cechą jest również to, że niektóre lokacje, jak się na nie wchodzi, to one mają taką cechę darkness, czyli w ciemności, co powoduje kary do ataków, do walki. No i dzięki temu ten darkness zostaje usunięty, po prostu oświetliliśmy cały ten plac walki, na którym będziemy walczyć i przy okazji zniszczyliśmy wampiry i nekuratów. No i właśnie to są modlitwy, które będziemy mogli zyskiwać później podczas rozwoju naszej postaci. Special ability, czyli taka specjalna umiejętność tej naszej postaci, to jest to, że on jest fearless, czyli nieustraszony. Chodzi o to, że w momencie, kiedy bardzo często może się zdarzyć, że właśnie będziemy musieli przetestować nasz nerw po to, żeby sprawdzić, czy nie popadliśmy w takie przygnębienie, takie wycofanie się naszej postaci, taka ostrożność nadmierna, czyli spooked. I w tym momencie nasz Witch Hunter
no, nigdy nie będzie musiał przechodzić tego testu, nigdy nie będzie spuket. Jeżeli będzie taka sytuacja, że mógłby dostać taki status, to on takiego statusu po prostu nie dostanie. Keywords to są słowa kluczowe. W momencie, kiedy nasza postać będzie chciała dokupić sobie jakieś abilities, automatycznie musi sprawdzić, czy na tym abilities, na tej karcie abilities znajduje się jedno ze słów kluczowych, które posiada. No i tutaj mamy akurat słowa kluczowe hunt, czyli polowanie, martial, czyli taka umiejętność władania bronią, i military, czyli generalnie wszystko, co jest związane z wojskowością. I te właśnie wartości ma nasz Witch Hunter. Każda postać w momencie, kiedy utraci wszystkie punkty życia, przemienia się w ducha, czyli może dalej wędrować ze swoją drużyną, jednak będzie w takiej postaci eterycznej, będzie się gdzieś tam unosić i będzie dzięki temu nabierze troszeczkę innych cech. Taką postać można później przywrócić do życia, do tej cielesności, no ale trzeba pamiętać, że to jest bardzo trudne. Czyli ten Witch Hunter na przykład, on ma tutaj troszeczkę inne atrybuty, bo teraz tych atrybutów mamy trochę mniej. Mamy coś takiego, zamiast tej vita, naszej że tak się wyrażę, żywotności i naszych punktów mocy, mamy w tym momencie ghost points, czyli mamy takie punkty ducha i też no, w momencie, kiedy wykorzystamy je wszystkie, no to nasz duch tak jakby się wyczerpał i dlatego musimy z tym bardzo ostrożnie postępować. Mamy również defense, czyli można nas normalnie zaatakować. Mamy might, czyli dodajemy też bonusy do naszych ataków. Mamy damage bonus do obrażeń i mamy też stride, czyli to nasza prędkość poruszania się. Nasza postać nabiera tej cechy etheral, czyli jesteśmy eteryczni, mamy wtedy większą pochłanialność obrażeń, możemy je wyparować i też jesteśmy bardziej odporni na walkę jesteśmy bardziej odporni na walkę z przeciwnikami, którzy mają ciało po prostu. Oni są nas, mają trudniej nas zranić, ponieważ my jesteśmy eteryczni, ale jeżeli walczymy już z takimi przeciwnikami, którzy są też eteryczni, no to tutaj nie ma tego wpływu. No i teraz ta postać, ona tak naprawdę ma dodatkowo jeszcze takie umiejętności, które po prostu pozwolą nam działać jako właśnie ta eteryczna postać dzięki wykorzystaniu tych punktów ghost, czyli w momencie, kiedy będę chciał wykorzystać jedną z umiejętności, które mamy tutaj po prawej stronie, no to będę musiał wydawać moje punkty ghost. No i mamy pierwszą umiejętność Energy Drain. Ona mówi tyle, że jeżeli jesteśmy blisko jakiejś postaci, bo tu widzicie mamy takie skrzyżowane miecze, co znaczy, że musimy być na sąsiadującym polu z tą postacią, możemy jej zadać po prostu dwa punkty obrażenia, czyli usunąć dwa punkty życia. Z kolei następne już umiejętności to są zasięgowe umiejętności, take that back. Można użyć w dowolnym momencie, kiedy postać przeciwnika będzie rzucała kośćmi, no to my możemy wykorzystać, wydając te trzy punkty, tak jakby kazać jej powtórzyć ten rzut, czyli spowodować, że pomimo tego, że miała sukces, to będzie musiała jeszcze raz rzucić i może się okazać, że wtedy poniesie porażkę. Mamy Spirit Lance, czyli taką lancę, duchową lancę, taką włócznię duchową i ona zadaje trzy obrażenia i zadaje taki status weaken, który to jest statusem oczywiście negatywnym. Ta postać jest po prostu osłabiona i będzie posiadała ten status do końca tej rundy. No i oczywiście tutaj problemem jest to, że to nie mogą być postacie non-affliction. Jeżeli postać ma taki status affliction, czyli ten taki przerażającego zła, no to w tej sytuacji nie działa to na nią. I z kolei mamy następny Spirit World, czyli mamy tutaj A,
Spirit Wail, czyli to jest taki woal, duchowy woal, który będzie gdzieś w jakimś stopniu maskował jednego z naszych sojuszników i przez to, że zamaskuje tego sojusznika, on nie będzie widoczny dla wrogów. Czyli możemy kogoś uchronić przed śmiercią dzięki temu, że ukryjemy go w takim powiedzmy sobie obłoku, czy jakby to takim woalu duchowym. Czyli zamaskujemy kogoś po prostu. No i to jest to, co możemy zrobić jako duch, czyli nie ma tego zbyt wiele, ale dzięki temu będziemy mogli dodatkowo właśnie wykorzystywać te nasze punkty ducha, żeby jakiegoś przeciwnika zaatakować. Każda postać ma również to drzewko rozwoju, które będzie mówiło nam o tym, jak postać będziemy rozwijać w zależności od tego, ile zgromadzimy punktów lore, czyli tej naszej wiedzy. No i tutaj dzięki temu będziemy mogli zyskiwać różne ścieżki rozwoju, ponieważ za każdym razem mamy do wyboru dwie różne opcje, co będzie powodowało, że każda z tych postaci będzie inna, nawet jeżeli będziemy kolejny raz grać, no to zawsze możemy spróbować innej ścieżki rozwoju. No i możemy uzyskać na przykład przy 100 punktach lore, czyli przy 100 punktach wiedzy, możemy uzyskać jeden dodatkowy plus jeden do jakiejś umiejętności, albo plus dwa do maksymalnej naszej żywotności, czyli zwiększyć naszą żywotność, albo zwiększyć jedną z umiejętności. Tutaj mamy jeszcze, na przykład przy 200 punktach pojawia się jeszcze pozycja plus 1 AP, co oznacza, że mamy plus 1 ability points, czyli dzięki temu będziemy mogli zakupić sobie jakieś ability, czyli jakąś umiejętność za jeden punkt. Możemy te punkty gromadzić i później kupić sobie jedną ability droższą, ale tutaj będziemy co jakiś czas tych punktów dostawali po jeden lub po dwa, w zależności od tego poziomu naszego rozwoju. Ciekawą rzeczą jest to, że każda z postaci ma jeszcze coś takiego jak location extras i to dotyczy tego, że nasze postacie podróżując po tej mapie będą co jakiś czas wchodziły do różnych lokacji, do różnych miast, kościołów, jakichś katakumb czy innych rzeczy, czy też obozów cygańskich. I tam będziemy mogli korzystać z tak zwanych serwisów, które tam są dostępne. I w zależności od wielkości tej lokacji te serwisy będą różne, czyli będzie różny zakres tak jakby tych serwisów. W większości za serwisy w tych miastach będziemy płacić monetami, czyli musimy mieć pieniądze, żeby za to zapłacić. A tutaj jeszcze każda z postaci ma dodatkowy ten location extras, który daje jej pewne możliwości, których nie będą miały inne postacie. Czyli będziemy mogli w różnych lokacjach skorzystać czasami z jakiegoś bonusu, a czasami będzie nas coś drożej na przykład kosztowało niż normalnie. I na przykład tutaj jest fajna w sytuacji, kiedy na przykład zaczniemy naszą przygodę w Children of the Crossroad, to jest takie miejsce, gdzie zaczyna się pierwsza przygoda, to na przykład Witch Hunter dostanie tam kartę z przedmiotem Woda Święcona za darmo. Normalnie musiałby za nią zapłacić, a tutaj po prostu dostanie tą kartę za darmo. No i też jest na przykład taka sytuacja, że on w momencie, kiedy wchodzi do obozu, kiedy drużyna, która posiada takiego chantera, wchodzi do obozu cyganów, no to w tym momencie dla niego to jest taki raj, bo wchodzi w miejsce, gdzie właśnie jest dużo okultyzmu i tak dalej, a on z tym walczy. W związku z czym ta postać musi rzucić kością K6, żeby sprawdzić, czy czegoś nie zmajstrowała, czyli na przykład nie opanowała się i zabiła kogoś albo coś w tym stylu. No i tam mogą się zdarzyć też różne sytuacje. Do opisu każdej postaci możemy wykorzystać również znajdującą się na końcu podręcznika mamy takie tam specjalne karty, właśnie które służą nam do opisu postaci. I te karty są o wiele bardziej precyzyjne, znaczy się mamy tu możliwość na tych kartach zaznaczyć sobie każdy z naszych atrybutów, każdy z naszych skillsów, wpisać sobie jakie mają wartości bazowe, jak ta wartość się zmieniła dzięki temu, że używamy jakiegoś przedmiotu, no i później jakie ewentualne modyfikatory tutaj jeszcze dodatkowo do tego możemy sobie dopisać, dzięki czemu możemy tutaj kontrolować, jaka jest obecna wartość, ponieważ w trakcie gry będziemy dostawali coraz więcej kart, coraz więcej broni, czy coraz więcej jakichś elementów, które będą mogły wpływać na te wartości, a to
szczerze mówiąc, przy tej ilości możliwości powoduje to lekki chaos, dlatego dobrze jest mieć taką kartę wydrukowaną i na tej karcie sobie to zaznaczyć. Będzie wtedy o wiele szybciej, żeby taki atrybut przetestować, czy też taką umiejętność przetestować, bo będziemy mieli tutaj wszystko ładnie zgromadzone. Mamy tu również informacje na samym dole, ile mamy monet, ile mamy obecnie punktów lore, a po prawej stronie mamy różnego rodzaju kondycje, które mogą się nam zdarzyć, ponieważ podczas gry będziemy mieli właśnie te statusy pozytywne i statusy negatywne i one też będziemy mogli sobie tutaj je zaznaczać, dzięki czemu od razu mamy skrót informacji, co one sprawiają, jakie bonusy lub jakie minusy dają naszej postaci. Tutaj u góry macie również takie miejsce na wpisywanie kolejnych infekcji. Infekcje, czyli gdzieś tam podczas gry mogą się nam zdarzyć sytuacje, że gdzieś zostaniemy zainfekowani, co będzie prowadziło do choroby. Te infekcje trzeba leczyć, także to jest taki kolejny element, ta kolejna warstwa naszej postaci, nasze zdrowie. I mamy tutaj również na przykład taki status jak Wanted. Jak będziemy Wanted, no to nie możemy korzystać z serwisów miejskich, bo po prostu jesteśmy na liście poszukiwanych. No i mamy tu jeszcze coś takiego jak Blue Marker, Green Marker, Red Marker i Yellow Marker. Te znaczniki takie to są sytuacje podczas przygód za wykonanie jakiegoś działania, za zdanie jakiegoś testu, za podjęcie jakiejś decyzji, możemy jeden z tych markerów uzyskać. I teraz te markery, one mu świadczą o tym, że nabyliśmy jakiejś wiedzy lub staliśmy się, weszliśmy w krąg zainteresowania kogoś. I one są, mogą być dobre i mogą być złe. I tutaj kolor nie ma znaczenia. Kolor ma znaczenie tylko później po tym, jak się rozwija przygoda i nagle podczas przygody jest informacja. Postać, która posiada niebieski marker, na przykład i to, i to. I jest opisana jakaś sytuacja związana z tą postacią. No i dlatego te markery też są dosyć istotne. One później wpływają na to, co się może dziać podczas przygody. Markery działają tak, że raczej nie przekazujemy ich między sobą, no bo, tak jak mówię, one mogą wywołać jakiś czynnik dodatni lub ujemny podczas gry i raczej powinny dotyczyć tej jednej postaci. Na drugiej stronie mamy jeszcze opisane informacje na temat naszych zawartości, właśnie naszych sakw, co nosimy na sobie. Mamy tutaj rozwój tej naszej wiedzy, czyli lore progression, i tutaj możemy sobie wpisywać, co dostaliśmy dzięki temu, że rozwinęliśmy naszą postać, czyli to, co się znajduje na tej naszej, na tym naszym drzewku rozwoju, możemy sobie tutaj zapisać, dzięki czemu mamy to od razu pod ręką. No i tak mniej więcej wygląda anatomia postaci, budowa tej postaci. Każda postać ma w tym momencie możliwości rozwoju. Możecie ją sobie kształtować w zależności od tego, jak będzie rozwijała się Wasza przygoda. Trzeba pamiętać o tym, że rozwój jest tutaj dość powolny. Tu nie ma takiego szybkiego rozwoju. A podczas gry będziecie dostawali właśnie punkty lore za pokonanie przeciwników, czy też za wykonanie jakichś zadań. I one narastają i dzięki temu po prostu ta wiedza nam się zwiększa i wtedy w tym drzewku możemy po prostu dzięki temu sprawdzać, jakie nas czekają nowe ścieżki rozwoju do tej postaci. I to tyle w tym odcinku. Zapraszam na następne. W następnym odcinku opowiem Wam o tym, jak się podróżuje po tym świecie.